Parafrazując słowa pana profesora Adama Strzembosza, zacznę od tego, że prokuratorem nie jest się tylko w czasie pięknej pogody. Prokuratorem jest się również na czasy trudne. Te czasy trudne się pojawiają, przemijają, ponownie wracają. Teraz są trochę trudniejsze. Zaczynam pracę w prokuraturze. Mój patron na aplikacji wydawał mi się najmądrzejszą osobą na świecie, największym autorytetem. Teraz jest sędzią Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Tak, panie sędzio Niedzielak, ten fragment jest o panu. To pan pozbawił właśnie jakiś czas temu immunitetu moją koleżankę, prokurator Justynę Brzezowską. Tylko za to, że wydała decyzję procesową, do której była uprawniona, która podlegała kontroli instancyjnej, ale nie spotkała się z uznaniem osób aktualnie rządzących prokuraturą. Czasy są trudne, więc tym większe znaczenie ma przestrzeganie zasad, reguł, stanie na straży prawa i konstytucji. I my, prokuratorzy, robimy to też dla was, nie dla własnego komfortu, bo chronimy waszych praw, do nas się zwracacie, gdy jesteście pokrzywdzeni, to my pociągamy do odpowiedzialności osoby, które was skrzywdziły. Pan prokurator krajowy wszczął wobec mnie postępowanie dyscyplinarne za to, że chciałam wyjaśnić, czy to wszystko, co aktualnie się w naszym kraju dzieje, a nie musi się dziać. Nie musi się dziać teraz. Nie naraża naszego życia i zdrowia. On wie lepiej. Nie powinnam tej decyzji wydać. Być może trafię przed oblicze pana prokuratora, przepraszam, pana sędziego Piotra Niedzielaka, który podobnie jak prokurator Brzozowskiej powie, że przecież nie mam się czego obawiać. Pozbawi mnie immunitetu i odpowiem karnie za przestępstwo z artykułu 231 Kodeksu Karnego. Być może zostanę skazana, być może zostanę wydalona z zawodu. Szkoda, że takie czasy nadeszły, ale one przeminą. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.